W dzisiejszym odcinku Circle Empires zagramy sobie na wyższym poziomie trudności, najwyższym jaki aktualnie mam dostępny i znowu sobie zaczniemy polowanie na potwory, tym razem to będzie polowanie na Firena Wściekłego, którego udało mi się odblokować w poprzednim odcinku, także zobaczymy jak mi pójdzie, mamy wyjadacza, mamy ekstremalny poziom trudności i mamy koszmarny poziom trudności, wydaje mi się, że to jest idealne dla mnie, jeżeli wierzycie we mnie, że mi się uda, zostawcie łapy w górę właśnie w tym momencie, inaczej za 5 minut będę po prostu musiał zakończyć ten odcinek, bo przegram. Dobra, wybrałem sobie, czekajcie, tego gościa chciałem sobie wybrać, bo on zaczyna z, ma 500 drewna i 500 jedzenia, ten ma 2 sterty złota, nie, tego chcę gościa, ponieważ muszę odblokować wszystkie postacie. Taki mam plan, zobaczymy jak to będzie działało w praktyce. Rozpoczynamy grę, co my tutaj mamy? Mamy kuku, nie, dlaczego? W ogóle, dlaczego o tym pomyślałem, żeby jakiś kuk, żeby postawić? Nie, bank. Jak widzicie na samym początku od razu bank sobie postawimy, bo czemu by nie? Postawimy sobie paru robotników, zobaczymy. Ile? Oni za 4 minuty chcą mnie taką. O! Dobra, jest troszeczkę wyższy poziom trudności. I w ogóle możecie na G2 kupić tą gierkę za parę złotych. Link jak zwykle w opisie, gdybyście sobie szukali, no to tam to dostaniecie. I czekajcie, czy ten gościu się czymś ciekawym charakteryzuje? Mamy duchy, bo ten jakby nas złoczyńca główny charakteryzuje się tym, że nie wiem, wspiera duchy, czy jakąś ma armię duchów. W sumie tak naprawdę nie mam pojęcia, jak to dokładnie szło. Bank, a nie mogę dwóch banków postawić. A szkoda, bo to się by bardzo przydało. Postawimy sobie leśnika. No i będziemy raczej próbowali się obronić przed tą armią, czyli co, mamy 4 minuty na zrobienie armii, która będzie miała siły jakoś minimum 900. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że będzie taki problem. Moja armia aktualnie ma 755, chwila, nie, więcej ma, 820. Wiadomo, cały czas będę te jednostki rekrutował na bieżąco, ale myślę, że w ciągu tych 4 minut jakoś troszkę lepszą armię uda się jednak tutaj ogarnąć. No i uwaga, pierwsza walka, która zadecyduje, czy wrzucam ten odcinek, czy jednak go usuwam, no bo wiecie, jeżeli przegram pierwszą walkę, to trochę wstyd będzie to wrzucać. Dobra, napierdzielać. Uzdrowiciel, okej, uzdrowiciel na pewno się przyda i chyba tak, bo właśnie oni mi bramy jeszcze nie rozwalili. Stąd mi tak dobrze poszło, inaczej, dlatego mi dobrze poszło, a nie stąd mi dobrze poszło. Dobra, łuczniku, właśnie, ulepszyłem oczywiście strzały, postawiłem jednostkę, która, czekajcie, wiedźma bitewna, szał, zwiększa szybkość ataku o 30%. To idealnie kombuje się z łucznikami, także uwaga, przechodzimy na kolejny okrąg. Tu moja armia oczywiście jest gotowa na wszelkie przeciwności losu, ale trzeba postawić tutaj, książę musi być. Tutaj musimy, wiadomo, robotników sobie troszkę postawić. Okej, tyle powinno was starczyć. I tak, 880, 400. Na razie nie chcą mnie atakować, więc wykorzystam tą chwilę na podreperowanie właśnie budżetu, uleczenie wszystkich jednostek i wtedy zaatakujemy. A nie, oni i tak mnie będą lada moment. Co to jest? Jakiś dziwny, mięsny potwór. Dobra, brama. Trzeba bramę postawić z tej strony, z tej na... O, tu są jakieś duchy. Co to za jakieś zjawy? Leśny duch. Ej, fajny model. Naprawdę podoba mi się ten model. Ale przygotowujemy się do odparcia ataku właśnie tutaj z dołu. Nawet nie wiedziałem, że te jednostki atakują na dystans. Spodziewałem się, że one raczej, wiecie, będą próbowały sforsować mi mury i przez to je ładnie wszystkie wystrzelam. Okazuje się, że nie. Dobra, muszę mieć więcej uzdrowicieli. Zobaczcie, kolejny okrąg przejęty. Także możemy moją armią się przenieść tutaj. No i widzicie, bardziej teraz będę podchodził strategicznie do tych wszystkich bitew, żeby za chwilę się nie okazało, że zostanę jakoś zaatakowany. Ten okrąg mógłbym zdobyć, bo... A nie, dobra, tu jest... A jaka ta mapa jest... Ogromna, dobra, ten film na 100% będzie pocięty. Sorry, ale nie chcę tutaj wrzucić wam filmu, który będzie trwał 1,5 godziny. Dobra, kto mnie będzie chciał zaatakować zaraz, bo na razie nie widzę, żeby ktokolwiek się szykował, ale no lada moment ktoś po prostu musi mnie tutaj spróbować wyprzeć z mojego terytorium. A, za 5 sekund mnie będzie atakował ten okrąg, a moja armia, uwaga, 2100, więc też jest troszeczkę lepsza, tak. Ja bym na początku, chociaż nie, to są wszystkie jednostki, tak, wszystkie jednostki biją na dystans. Także jak widzicie, łucznikami, łucznik plus wiedźma to jest idealne połączenie. No i w międzyczasie wybudowałem wieżę, tutaj chłopaki nic nie robicie, nie wiem dlaczego się opierdzielacie, ale możecie sobie przejść na ten okrąg. Albo za chwilę ich wezmę, cofnę tutaj w to miejsce, chwila, bank postawię, tutaj też postawię i tutaj trzeba będzie przejąć ten okrąg. I zobaczymy z której, 5700. Prawda?
Takie już tak ten poziom trudności skoczył. Dobra, trzeba się otoczyć. Ze wszystkich stron chociaż mógłbym te wiedźmy zaatakować. Dobra, armio, musicie się przenieść w to miejsce. Wiadomo, jakieś wzmocnienie malutkie w postaci na przykład rycerzy, ale i tak potrzebuję jak najwięcej łuczników, bo też chcę tych łuczników ulepszyć na maksymalny poziom. Czekajcie, mądrość 3, zapito 6. Strzelec wyborowy, no właśnie. I mam też uczonego chyba, tak się nazywa ta jednostka. A, za 57 sekund będą mnie atakowali, ja mam 3100. Dobra, słuchajcie, mała zmiana planów. Tak, uzdrawiająca wieża, obrońca kręgów, to sobie weźmiemy też. Wiedźma bitewna, nie wiem czy to się w ogóle stakuje, czy też nie, książę, tak, potrzebuję jeszcze więcej jednostek. Wojownik zabójca niech będzie, czy oni mają jakieś... O, też mają dużo łuczników. Dobra, czyli będzie trzeba po prostu ich zaatakować. No, ja myślałem, że wiecie, będę się chronił za murami i wszystko będzie w porządku, a tu się okazuje, że nie. Rycerz, na odrzucenie, na odrzucenie, dobra. Weźmy sobie jeszcze paru rycerzy, postawmy. Ile armia teraz liczy moja? 4000, oni mają 5000. Nie ma tutaj na pewno jakiejś jednostki, którą mógłbym jeszcze wezwać. Dobra, uzdrowiciel. No, będę musiał po prostu stawiać na bieżąco te jednostki i liczyć, że po prostu to wygramy. Serio. Nie ma innej aktualnie możliwości niż modlenie się o wygraną. Dali łucznicy napierdzielać, ale... Aha, z dwóch stron. Zobaczcie, jeszcze ci mnie próbują zaatakować. A! 10, 12 tysięcy armia, czajcie? Po prostu losowo armia, która ma 12 tysięcy mnie zaatakowała. Chyba za duży przeskok zrobiłem, jeśli chodzi o poziom trudności. Dobra, wycofajmy się tutaj i trzeba będzie... Powoli, bo oni z mnie za chwilę zaatakują, ja o tym wiem. Chwila, ja mam tutaj jeszcze jednostki. Skąd oni się tutaj wzięli? Czemu oni tutaj są? 28 sekund. 1000, mam 1100, dobra, mam pomysł. Stawiam łuczników, wycofuję się tu i was po prostu. Ten sobie okrąg spróbuję przejąć. Mam nadzieję, że oni będą próbowali mi tutaj zrobić krzywdy. Tak, awans, zarąbiście. Ten okrąg możecie mi śmiało przejąć, ale ten... Będę już musiał bronić, bo no troszkę tutaj posiedzę i nie chciałbym, żeby to się od razu skończyło. Chciałem też pokazać, jak wygląda, inaczej, chciałem sprawdzić, jak wygląda walka na wyższym poziomie trudności. Z czym wy się tutaj bijecie? Dobra, okrąg przejęty. Tutaj się biją między sobą 7000. Nawet chyba to lepiej. Dobra, bank, uzdrawiająca. Chociaż nie ma sensu w ogóle tutaj stawiać. Dobra, panowie, wy musicie jak najwięcej surowców zebrać, zanim umrzecie. To jest 96 tysięcy. Rozumiecie? Armia 96 tysięcy. Jak oni za chwilę powiedzą, słuchajcie, musimy zaatakować po prostu ich. Musimy ich zaatakować, znaczy tą moją armię. No to będę po prostu w dupie totalnie. Mógłbym ten okrąg jeszcze przejąć. Dobra. Panowie, słuchajcie, pełna mobilizacja. Przejdźmy sobie tutaj, tak... Łuczników oczywiście. Ja wiem, że nie powinienem w ogóle tych łuczników stawiać w tym miejscu. Powinienem raczej sobie robić armię tutaj. Na samym początku. A ktoś mnie zaatakował? Nie. Jeszcze mnie nie zaatakowali. Tutaj też jest w porządku. 2000. Cały czas patrzę, czy któraś z tych armii mi tutaj coś zrobi. Ej! Okej. Okrąg prawie przyjęty. W ogóle coś mnie napierdziela. Jakieś wiedźmy zabite. Dobra. Okrąg jest. Także robotnik. Słuchajcie, panowie, jak najwięcej jedzenia, bo za chwilę i tak to... Armia 98 tysięcy mnie zaatakowała. Dobra, przejdźmy. Nie. Nie przechodzimy. Po prostu my tutaj zostajemy. Ile mają? 105 tysięcy. Chyba kogoś porąbało. O, dobra. Muszę wycofać jednostki, po prostu. Wycofujemy jednostki w to miejsce. No i... Nie wiem, po prostu nie wiem, co mogę w takiej sytuacji zrobić. A, w ogóle ci za 4 sekundy mnie będą atakowali, więc zobaczcie, przygotowałem tutaj obronę moich pięknych łuczników. I dzięki temu przejmiemy sobie jeszcze jeden okrąg. Właśnie to bym powinienem też zdobyć, ale tutaj może być coś jeszcze straszniejszego. Więc jak widzicie, staram się raczej na spokojnie podchodzić do jakichkolwiek podbojów. Ale wy weźcie strzelajcie w te zombiaki. Tutaj, nie wiem, próbują strzelać w te budynki, znaczy... Coś tym budynkom robią? Coś tam robią. Katapultę postawmy, nawet ze dwie, żeby te wieże szybciej trochę zniszczyć. A, i właśnie, te wieże cały czas
Wysyłają nowe jednostki, co też jest dość ciekawe. Dobra, więcej uczonych potrzebujemy. Brak ochrony. Super, 15 tysięcy, 35 tysięcy. I armia 13 tysięcy mnie atakuje. Nice, właśnie tego potrzebowałem. I chwila, wycofajmy się do ostatniego kręgu. Mam 25 sekund. Teraz stawiamy tak, robotników tutaj. Tutaj też stawiamy robotników. Wy jesteście spisani już na stracenie. Wy w sumie tak naprawdę też. Dobra, trzeba postawić specjalne jednostki. Żniwiarz, katapulta, mag Fury, tak, dobra, maga Fury, druida, bo nim dają fajne buffy. Mistrz miecza, o, dobra, mistrz miecza też się przyda, wiedźma bitewna, nie wiem, czy miałem jakąkolwiek wiedźmę bitewną. Ale, no właśnie, my tutaj, jak widzicie, zbieramy surowce, bo oni już nie mają powrotu, no bo jeżeli będą chcieli wrócić, no to może to się, znaczy może, na pewno się zakończy to dla nich źle. O, atak, aha, ta armia 102 tysiące, ty, oni się nawzajem też biją. Ja myślę, że, wiecie, raczej oni będą żyli w zgodzie tutaj wszyscy. Mógłbym też ten okrąg zdobyć. Dobra, zdobywam ten okrąg. Jak i tak, mam jeszcze troszkę... Nie, 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 wycofajcie się tutaj. Nie możemy ich prowokować. Nic nie możemy... Nic nie możemy złego tutaj zrobić. Jeden zły krok i kończy się cała przygoda. Rycerz... Dobra, ja wiem, że właśnie, zdaję sobie z tego sprawę, że jednostka łuczników nie jest zbyt mocna i nie powinienem ich rekrutować tak dużo, ale w ostatnim odcinku jakoś tak mi się bardzo sporowali. A, 15 tysięcy tu jest. Okej, super, super, super. Dalej, zbierajcie mi jeszcze więcej surowców. Jedzenia, mam mało jedzenia. Dobra, to trzeba zasadzić. Macie dyni dużo. Nie ma timera nad nimi. Tutaj też nie ma timera. Tutaj sobie zbieracie surowce, wszystko w pożądalu. Tak, pozyskiwanie jedzenia, to muszę ulepszyć, właśnie, więcej doświadczenia na początek, to też się przyda. I tak naprawdę, no co, czekamy na jakikolwiek ruch, czy oni jakiś ruch za chwilę zrobią, a może, aha, no właśnie, nawet nie musiałem robić cięcia, bo kolejny mój okrąg został zaatakowany. Dobrze, że tutaj mam jeszcze taki przyczółek, w którym mogę sobie zdobyć troszkę surowców. O, ale teraz jedzenia dostałem. No to słuchajcie, panowie. Wojownik zabójca, konny łucznik, rycerz 230... dobra, rycerze. Armia rycerzy musi tutaj... Oni ile mają? Ile ma jeden rycerz siły? 65. No to super. Idealnie po prostu. Takich gości potrzebujemy. A może czarodziejów? Wilczy jeździec, bo oni wszyscy mają jakieś takie specjalne buffy, więc jak widzicie, staram się stawiać tego jak najwięcej. Właśnie, wieże. O, to jest dobry pomysł, żebym postawił sobie wszędzie wieże różne, najróżniejsze. I dzięki temu będę mógł wygrać. Tak naprawdę nie, ale to taki miałem gdzieś tam plan. Pancerz łuczników? Nie potrzebują pancerza. Nie chcę pozyskiwania złota, bo i tak nie mam żadnej kopalni złota. Ile ta armia ma? 105 tysięcy. O, tak. Właśnie. Chwila, 10 sekund. A, ich mi chcecie zaatakować. Słuchajcie. Właśnie, ja tutaj księcia nawet nie postawiłem. No, i przez to miałem takie małe przychody. Tylko wyłącznie przez to. Aj, karamba, dobra, rycerze. Czy mają w ogóle oni coś na koniach? Ci na przykład? Nie, chyba nie mają. Przynajmniej nie widzę. I czekajcie, czy to są nie, to są potwory, więc jeżeli oni będą, tutaj ci barbarzyńcy, chcieli zaatakować zaraz ten okrąg, to oczywiście może się to wydarzyć, ale będą mieli osłabione troszkę siły, więc będę musiał to wykorzystać i przeprowadzić atak. Czekajcie. Test armii 7 tysięcy. Powoli do przodu. Równiutko 12 tysięcy. No to co, ruszamy od razu. Ulepszyłem w międzyczasie mury na maksa, bo też wiele osób o tym mi pisało, żebym ulepszał mury, także zrobiłem to teraz, tylko zdałem sobie sprawę po ulepszeniu murów, że to jest kompletnie bez sensu, bo oni mają jednostki, które atakują na dystans w większości przypadków, więc... Dobra, miejmy to za sobą, ciężko zbrojny, rycerz, jeszcze, może jeszcze, tutaj strażnika, jeszcze kogoś, dobra, mamy 12 i 2000, wow, to są jacyś lepsi tego, healerzy, niż moi. Dobra, uwaga, i cyk, lecimy, bitwa o wszystko to jest. Albo się uda, albo się nie uda, dobra, uzdrowiciela jakiegoś może tutaj, może jeszcze więcej tych uzdrowicieli postaje. W ogóle zobaczcie, jak mi szybko surowce skaczą, ulepszenie, tak, niszczenie rzeczy przeciwników, to jest idealne tutaj, dalej napierdzielać. Ej, czemu ta armia ma tylko 1800? A, bo tu jest jeszcze armia.
która ma 79 tysięcy. Dobra, przejęliśmy to? Tak, przejęliśmy. Dobra. Wykorzystujemy od razu to i atakujemy tych barbarzyńców. Jazda. Chwila, możemy to zrobić, czy nie możemy zrobić? Dobra, atakujcie ich, atakujcie. Trzeba zrobić jak najszybciej tutaj atak. Mam nadzieję, że to nie jest ta sama frakcja barbarzyńców. Aha, armia za 200 tysięcy. Pamiętacie, jak mówiłem o armii za 100 tysięcy? Nie, to już przeszłość. Tutaj mamy armię za 200 tysięcy. Ta, typowe to jest, po prostu typowe. Dobra, pancerz. Nie mogę tam nawet podejść. Chcę zobaczyć, co jest bliska tej jednostki. One tak koks wyglądają, jakieś smoki czarne i tak dalej. No, spoko. Naprawdę fajny wygląd tych jednostek. Dobra, rozwalmy im tutaj mury. W sumie właśnie, ja mam polowanie na potwory. Moja armia jest nawet w miarę potężna. Więc może mógłbym po prostu teraz ruszyć do przodu. O, potwory. To są też kolejne jakieś potwory, jakieś żabki. Albo coś takiego. Mógłbym ruszyć do przodu i coś zrobić jeszcze. Chwila. 83 tysiące. Ej, oni się wyniszczą. Dobra, słuchajcie. Łucznicy, pancerz, tak. Tak. Niszcie się nawzajem. Czarodziej. My tutaj oczywiście jesteśmy przygotowani na wszystko. Chodźcie na ten okrąg. Ile macie? 192 tysiące. Oni mają 48. To jest niby dużo, ale niby mało. Dobra, robotników postawmy sobie. Niech trochę mi surowców jeszcze zdobędą. Mam 18 tysięcy. No to co powinienem z taką kwotą zrobić? Ci na razie nie chcą mnie atakować, więc jest spoko. Ci chcą mnie zaatakować. Co jest? Halo! A, i wy też chcecie mnie zaatakować, więc wycofajmy się. Chodźmy na ten okrąg. O! Ci jeszcze się biją nawzajem. Super. I my idziemy na ten okrąg. Dobra, próbujmy. Ta, no przejmijcie sobie to. Przejmijcie, ja nie potrzebuję tego okręgu. Po co mi jakiś okrąg, skoro mogę, w sumie nie wiem tak naprawdę, co mogę, 23 tysiące. Właśnie, dlaczego cały czas moje jednostki jakby dostają coraz więcej siły? Ponieważ one awansują. I wiecie, ja nie potrzebuję tak naprawdę dużej ilości jednostek, tylko żeby te jednostki były dobrze wytrenowane. Więc gdyby ktoś nadal tego nie wiedział, ja tego nie mówiłem jakby wprost, ale to było dla mnie na tyle oczywiste, że nic o tym nie wspominałem. Ile? 28 tysięcy. O! Potwory w sile 3900. Dobra, spróbujmy. Ich takich tutaj nie ma. A jeszcze expa może jakiegoś uda się zdobyć. Zrobiciele. Nice. Dobra, kolejny okrąg. 18 sekund. Dobra, wycofujemy się teraz. A nie, chwila, bo tutaj ktoś jeszcze jest. Dobra, okrąg przejęty. No to teraz wycofujemy się tu. Nie wiem, czy oni będą... Tak, chyba będą chcieli mi to przejąć. Dobra, 28 tysięcy, konny łucznik, zwykły łucznik, jakiś może czerwony smok jeszcze by się przydał, żniwiarz, właśnie tego żniwiarza za dużo nie stawiałem, wilczy jeździec też będzie ok, wiedźma bitewna też będzie, a oni wybuchają, aha, tak, wybuchniecie zaraz? Aha, no dobra, to totalnie bez sensu to jest. 980, dobra, patrzcie. Ej, ja to rozegram, ja to czuję po prostu, że jest szansa jeszcze to ugrać. Halo, idźcie tutaj, moi robotnicy. Teraz tak, 400, no to spróbujmy może ten okrąg przejąć, 197 tysięcy. Oni będą chcieli mi przejąć, w sumie nie wiem, co będą chcieli mi przejąć tak naprawdę. Bo właśnie, ja nie wiem, czy to odliczanie... Wysowka. Czy to odliczanie jest, że po prostu ten okrąg będzie za chwilę atakował, ale może na przykład zaatakować te potwory, albo że to odliczanie jest, że oni będą chcieli mnie zaatakować. Więc mówię, są różne tutaj, różne szkoły i żadna nie mówi, znaczy inaczej, no nie wiem, po prostu, nie mam pojęcia, która wersja jest prawdziwa. O, ta armia się zbliża do mnie i nawet dwa okręgi chcą mi przejąć od razu, więc wycofajmy moje małe smoczki. Czekajcie, ile? Mam 189 tysięcy i ja mam moją armią 37 tysięcy. Więc najprawdopodobniej lada moment będę musiał się wycofać tutaj na ten okrąg. Czekajcie, ale oni... Swoją armię z jakiegoś powodu podzielili. To jest dziwny pomysł. Tam ma 35 tysięcy. Mógłbym spróbować zająć ten okrąg i na przykład później spróbować zająć ten. Dobra, uczony czarodziej. Jeszcze jakiegoś czarodzieja sobie postawmy. Uzdrowicieli nigdy za mało. Łuczników też sobie postawmy troszkę, bo jak widzicie mam bardzo dużo kasy, którą muszę wydać teraz. A że zbliża się powoli ta bitwa,
Chociaż nie, na razie nie, mnie nie atakują, na razie nie ma odliczania. A może właśnie, jest coś takiego zrobione, że tego ostatniego kręgu nie będą mi na razie atakowali. W sumie nie mam pojęcia, jak to dokładnie tutaj jest zrobione i muszę postawić kolejnych robotników na te dwa pola. A, trochę się sprawa skomplikowała, bo ta armia tutaj z dołu zaatakowała i mają 73 tysiące. Więc, co mogę zrobić w takiej sytuacji? Mogę spróbować ich zaatakować, co byłoby głupie. Albo mogę spróbować wzmocnić te dwa okręgi i liczyć na to, że ci mnie zaatakują i uda się to obronić. No, to jest chyba dobry pomysł. O, oni mnie atakują za 3 sekundy. O kurde, nie zauważyłem tego. Dobra, a nie, nie atakują mnie, tylko ci, tych na lewo. No to idealnie, no to my wykorzystujemy to. 4-3, o, moją bazę właśnie niszczą. Dobra, wysuwajcie się, wysuwajcie na inny okrąg. Inny okrąg, szybko. A, i właśnie zostałem bez jakichkolwiek surowców. Dobra, no to my im przejmujemy ten okrąg. Jak chcecie tak się bawić, spoko. Ten okrąg należy, kurde, do mnie. A, widzę, że dwa okręgi mi nawet przejęli. O, i z wami się bijemy. No tak, no dobra, no to słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie łapę w górę, jeżeli lubicie tę serię i chcecie, abym nadal ją nagrywał, bo nadal gra mi się spoko, nawet bardzo spoko bym powiedział, bo cały czas, wiecie, jest tu jeszcze tyle rzeczy do odkrycia, tyle misji do zaliczenia i tak dalej, więc zobaczymy po prostu, jak to się wszystko dalej rozwinie. Niestety moja baza została już podbita. I moja armia 26 tysięcy, ile oni mają? 27? Z góry mnie, aha, z góry mnie chcą za chwilę zaatakować. I, nie wiem, omijają moje jednostki, coś dziwnego robią z tymi jednostkami, ten smog wygląda fajnie, no. Ale ten czarny i tak wyglądał o wiele lepiej. 3800. No i dobra, i zostałem pokonany, porażka, wynik 21 tysięcy. O, czas 36 minut, właśnie, widzicie nawet ile u mnie trwała dana rozgrywka. Także 36 minut i 18 sekund, 13 na minutę 39, chyba dość słabo to poszło. Ale co, wyższy poziom trudności okazał się za wysoki i chyba będę musiał po prostu wrócić. Może nie do tego poziomu, wiecie co, ostatnio, tylko wrócimy sobie do tego. Znaczy wrócimy. Pogramy sobie na tym. Od początku walczyć z silniejszymi przeciwnikami, rzucającymi natychmiastowe wyzwanie. Niemożliwe, wygraj mecz na koszmarnym poziomie trudności. No a kiedyś się to uda. Ale dobra, dzięki jeszcze raz za oglądanko i do zobaczenia. Cześć!